Emocje opadły. Już wiecie, że macie awans. Już jesteście spokojniejsi, ale nerwówka była. Niedziela. Dzisiaj niedziela. Twoje nazwisko, tak. Twój dzień, twoja nagroda. Jaka? No MVP. Za? No meczu, MVP meczu. A jakie miałeś statystyki, pamiętasz? 15 punktów, 2-3 asysty, 4 style. Nie. Taki filigramowy zawodnik, a jakie barwy reprezentujesz na co dzień? Zastal. SKM Zastal Zielona Góra. Zastal Zielona Góra, dokładnie. A byłeś wczoraj na meczu, jak Zastal grał? Tak, byłem. Kto był twoim idolem w tym meczu? Zyskowski. Powiedz, Marcel, dobrze mówię? Winiarzu, ty mój kochany. Winnice, najlepsze wino, pamiętajcie, najlepsze wino z Lubuskiego, z krainy płynącym miodem i winem, są od Żelaznego, od jego taty. Dostałem kiedyś naprawdę i wytrawne, i półwytrawne, i słodkie, bajka. Polecam. Żelazne, najlepsze wino. Pozdrawiamy rodziców i wszystkich, którzy lubią te wino. Ale my tutaj z małolatami o winie nie będziemy gadać. Powiedz mi, Marcel, co ty czułeś w momencie, kiedy center stanął na linii wolnych i było jednym przewagą dla was, było już 0-0 na tablicy sekund. Co ty czułeś? Dwa trafia, wypadacie. Jeden trafia do grywkę, nic, wygrywacie. Na pewno byłem zestresowany, chyba tak jak każdy zawodnik na boisku. Byliśmy zestresowani bardzo. A zarazem jednak te fajne emocje mi towarzyszyły i fajne uczucie. Ale całe szczęście nie trafił drugiego i wygraliśmy. I następny mecz przelecimy fajnym helikopterem ze śmigłem. I będzie bardzo fajnie. Myślę, że dobrą koszykówkę reprezentowaliśmy, taką jak grali kiedyś na Wenusie. Rosnął tam duży bluszcz i on nam bardzo pomógł. Trzeci zawodnik, twoje zadanie, jak już wchodzisz na parkiet, to jest jakie? Kryć zawodników rozgrywających, najczęściej większych ode mnie. No i kryć zawodników większych ode mnie, rozgrywających, i mam na nich wywierać dużą presję. Masz przechwyty, robisz przechwyty? Zależy jaki jest zawodnik. To co jest twoją cechą jako rozgrywającego? Może nie rozgrywającego w kadrze, a bardziej taką dwójkę, trójkę skrzydłowych. Bardziej takich skrzydłowych mam rolę. I mam robić takie śmigło w obronie. Mam niszczyć rozgrywających. Dobra pierwsza kwarta. W waszym wykonaniu Lubuskie, Podkarpackie was dogania, robi się mecz, znowu wy troje odjeżdżacie, znowu doganiają. Zdecydowanie wyżsi wzrostowo chłopcy z Podkarpacia. Co byś tak powiedział o tej drużynie? Jakbyś ich teraz chciał pocieszyć, coś miłego im powiedzieć, bo sam byś nie chciał być w takiej sytuacji. Być teraz człowiekiem fair play, powiedz coś dla tych chłopców. Teraz już tak, bez żartów, już bez żadnych wyzwań. Chciałem też pogratulować naszym przeciwnikom. Rozegrali bardzo dobre spotkanie. Wygrywaliśmy w pewnym momencie ilością, podejrzewam, 15 punktów. 18, a jednak to nadrobili i walczyli do końca, gdy myśleliśmy, że już wygramy. Oczywiście życzymy im powodzenia w dalszych, nie wiem jak to powiedzieć. Życzymy im powodzenia dalej. Może za rok się też spotkamy. I co powiedzieć, jesteśmy gotowi na dywizję A i lecimy po złoto. A kogoś ty, kogo byś wyróżnił, jakbyś miał oddać statuetkę, komuś by dał w Podkarpaciu, jaki numer? W Podkarpaciu? Nie wiem, chyba najlepiej grała 12 bodajże, on chyba miał taki numer. No był szybki na pewno, no grał tak zdecydowanie, można powiedzieć. Za bardzo nie miał rzutu, bo chyba nic nie trafił za 3 czy tam za 2, jakieś midrange'e czy coś jakiego, nic nie trafił, tylko bardziej dwutakty, ale tak ogólnie było jeszcze 13, taka nawet git. Okej, na końcu możecie pozdrowić i powiedzieć o swoich marzeniach, o swojej przyszłości, kim byś chciał zostać, na kim się wzorujesz, pozdrowienia i troszkę o marzeniach.
No to na pewno chciałbym zostać może jakimś koszykarzem. Moim idolem jest Nikola Jokić. I bardzo lubię jego grę. Chciałbym zostać Cristiano Ronaldo. Moim idolem jest Cristiano Pepsi. Mój tata to Cristiano Messi. Ale żebym zarymował teraz. Nie no, a tak na serio to nie wiem. No to ja bym oczywiście chciał zostać koszykarzem, a moim idolem jest... No, nie kto inny jak N'Golo Kanté. I chciałem, na pewno chciałbym pozdrowić mojego wujka Dzikańskiego oraz mojego kuzyna i rodziców. Zdrowiamy Bartusia. Bartusia oraz wszystkich, którzy mnie dopingowali tutaj. Pozdrowiłeś też młodszego brata, który się bawi w Egipcie, tak? Myślisz, że tam internet dochodził? Pozdrawiam cię, mały gnoj. Pomachajcie, cześć.